Rok temu połączyły się gminy niemieckie Oldendorf i Himmelforten jako zbiorcza gmina i pojawiła się możliwość, że kolejna polska szkoła, tym razem Mrzezino, czyli zespół szkół w Mrzezinie, może uczestniczyć w wymianie. Dla nich jest to pierwsza wymiana, czyli pierwszy rok, ale są już po wizycie w Himmelforten, czyli byliśmy razem tam w czerwcu, natomiast również dzisiaj z nami pan dyrektor i jego społeczność szkolna przyjmuje młodzież niemiecką. Mówi ładnie po polsku, cześć! Kennen zu lernen. Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Woche. Wir sind... A teraz kilka słów. Którzy uczestniczą w wymianie, podkreśliliśmy, że wymiana została dofinansowana przez Urząd Gminy Puck oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, organizację, która zajmuje się integracją właśnie młodych ludzi z Polski, z Niemiec, i naszą kulturę i obyczaje. Możemy zawrzeć nowe przyjaźnie, poprawić znajomość języków obcych, szczególnie niemieckiego i angielskiego. Polska i Niemcy byli zawsze związani ze sobą. W przeszłości dzieliła nas trudna historia, obecnie łączy nas sąsiedztwo, ale także członkostwo Unii Europejskiej i chęć wzajemnego poznania. Bardzo miło, że nasz pan wójt znalazł czas i przybył na nasze pierwsze spotkanie tutaj w Mrzezinie. Wir freuen uns sehr, dass unser Bürgermeister Tadeusz Puszkarczyk von Gemeinde Puck hatte für uns Zeit und ist heute mit uns. Bo gdyby nie urząd gminy, gdyby nie pan wójt, to ta wymiana nie byłaby możliwa. Ja, das Gemeindeamt von Puck unterstützt sehr finanziell diesen Austausch. Także dziękujemy bardzo. Cieszę się, że po raz pierwszy w miejscowości Himmelforten przyjechała do nas, bo to jest efekt połączenia się gminy Oldendorf i Himmelforten. Ich freue mich sehr, dass zum ersten Mal die Jugend von Himmelforten hier in Polen ist. Dank die Zusammenbindung der Gemeinde Oldendorf und der Gemeinde Himmelforten ist das möglich. 11 września byliśmy z wizytą w gminie Oldendorf Himmelforten i podpisaliśmy nową umowę partnerską, myślę, że na kolejne co najmniej 10 lat. Ja, am 1. September waren wir in Gemeinde Oldendorf und wir haben den neuen Vertrag unterschrieben. Pytanie, kto z was, którzy dzisiaj przyjechali na wymianę do Mrzezina, jest po raz pierwszy w Polsce? Ich habe eine Frage. Wer von uns ist zum ersten Mal in Polen? Sehr viele Leute. No, spora grupa. Ja, viele Schüler waren noch nie in Polen. I myślę, że będziecie mieli tą możliwość zobaczyć, jak żyjemy, jak mieszkamy. W dniu dzisiejszym wieczorem rozpoczęliśmy 7. wymianę młodzieży szkół, zespołu szkół w Zeliszewie, zespołu szkół w Dażlubiu i zbiorczej szkoły w Oldendorfie, w naszej gminie partnerskiej. Młodzież będzie przebywała razem z nami przez najbliższy tydzień. Przygotowałyśmy z koleżanką, mam nadzieję, fantastyczny, bardzo bogaty program. Będziemy się żegnać, no jak to zwykle bywa, witamy to i się musimy pożegnać za tydzień, w środę, w godzinach porannych. Ja może tylko dodam, że wspólne wyjazdy, wycieczki na pewno będą atrakcyjnością nie tylko dla naszej młodzieży, ale również dla niemieckiej zwłaszcza i dla kadry niemieckiej. Każdego dnia przygotowuje się mnóstwo niespodzianek. Uroczyste powitanie odbyło się właśnie tutaj u koleżanki w Dażlubiu, natomiast w Żeliszewie w naszej szkole będzie we wtorek pożegnanie
a w środę odlatują do siebie. I myślę, że kolejny rok możemy uznać za otwarty i myślę, że udany. Ale to powiemy we wtorek. Dziękuję, że każdego roku jest jakaś myśl przewodnia, jakiś projekt realizujemy. Drugi rok realizujemy projekt kulinarny, tak go nazwałyśmy. W ubiegłym roku on przebiegał pod hasłem jak smakują Niemcy, jak smakuje Polska. Natomiast w tym roku z każdym rokiem apetyt rośnie. Czyli ta wymiana jakby się rozszerza i coraz więcej zwolenników zdobywa, bo to chyba o to chodzi, prawda? Tak.